Ogląda pan TVN, to jest dla pana ważna stacja? No tylko TVN. Budzę się TVN, bo udział wiadomości i ten i tak dalej. Później są te 13 i 12 wiadomości. No i wiadomo, szkło kontaktowe, a niedziela kawa na ławę. Co więcej? Jako manifestant, tak naprawdę jeszcze państwa tutaj zaprosiłem na tę manifestację. Ponieważ jesteśmy w sytuacji, w której dziennikarze, nie tylko dziennikarze, ale również społeczeństwo nie mogą stać z boku. W tej chwili odbywa się zamach na niezależne media. Jutro w Sejmie Rzeczpospolitej będzie debata i pewnie głosowanie na temat ustawy uderzającej w jeden konkretny podmiot, czyli właściciela telewizji TVN. Nieważne tak naprawdę, czy my TVN oglądamy, czy nie, tutaj idzie bitwa o coś ważniejszego. System demokratyczny wymaga, aby istniały niezależne media, które kontrolują władzę. To jest ich najważniejsza rola, kontrola władzy. Żadna władza tego nie lubi, nie lubi być kontrolowana, ale system wymaga tego, aby w przestrzeni publicznej były różne punkty widzenia prezentowane. I to się właśnie teraz dzieje. W tej chwili mamy sytuację, że Telewizja Polska jest zagarnięta przez rząd i uprawia propagandę. Mamy sytuację, w której rząd za pomocą Orlenu przejął jeden z dużych koncernów regionalnych i teraz robi zakusy na wielką telewizję informacyjną. Ja nie mogę wobec tego po prostu pozostawać neutralnym. To, czy komuś się faktycznie podoba to, co ja publikuję, czy to, co publikują inni państwo, to państwo o tym decydujecie. I ja mam również do wszystkich państwa szacunek, bo to wy wybieracie i o ten wybór właśnie chodzi. I ja też chciałbym mieć wybór i wybierać to, co chcę, a nie to, co ktoś wybierze za mnie. Chcemy mieć prawo do wyboru, bo to jest tak naprawdę wybór, który program państwo włączacie w telewizji. Czy to jest TVPiS, czy to jest TVN, czy to jest Polsat, to jest zawsze wybór i ten wybór, jaki by on nie był, należy po prostu szanować. No to, że to, co funduje teraz pan Kaczyński razem ze swoimi kolegami, to jest nic innego jak autokracja informacyjna. Nie chcę, żeby sytuacja wyglądała jak na przykład na Węgrzech, bądź w innym kraju, gdzie jest gorzej, bo bardzo zbliżamy się do tej linii, w której przekroczymy po prostu wszelkie prawa i godność człowieka. Więc mam nadzieję, że te protesty w całej Polsce, które się dzisiaj odbywają, po prostu coś dadzą.